Hipercholesterolemia rodzinna to choroba prowadząca do wczesnego rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji do wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru mózgu. Choroba jest uwarunkowana genetycznie, można ją odziedziczyć po jednym z rodziców. Osoby obciążone genetycznie mają wyższe stężenie cholesterolu we krwi niż osoby zdrowe. Choroba dotyka niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy prowadzonego stylu życia. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać i poznać swój indywidualny poziom cholesterolu. 200 tysięcy Polaków żyje zagrożonych nagłym zgonem wynikającym z hipercholesterolemii rodzinnej. Jeżeli wczesny zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu dotyczy Ciebie lub Twojej rodziny, zgłoście się pilnie na oznaczenie poziomu cholesterolu. Mój najmłodszy pacjent z zawałem serca miał 20 lat. Zawał serca może wystąpić w każdym wieku. Rodzinną hipercholesterolemię możemy leczyć skutecznie. Zbadaj siebie i swoją rodzinę już dzisiaj. Projekt współfinansowany przez Fundusz Europejski Programy Profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.